Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie zaprasza na wystawę Henryka Maćkowiaka, która będzie organizowana dla uczczenia 90. urodzin tego wybitnego fotografika. Wernisaż tej ekspozycji został zaplanowany na środę 14 czerwca o godzinie 18 w Starym Ratuszu. Moja wystawa będzie prezentowała prace, które wykonałem w ciągu podróży po Podlasiu. Na Podlasiu byłem w ciągu 2-3 lat. Dokonałem tam penetracji, chociaż to jest tak olbrzymia kraina i ciekawa kraina, że no nie wszystko mi się udało sfotografować. A co się udało? Ale myślę właśnie, że moje prace w tej chwili pokazują, no, co najbardziej jest takie widoczne, to znaczy puszcza, kościoły, przepiękne kościoły, architektura kościołów, później cerkwie, no i krajobrazy, które są przepiękne właśnie w krainie tych jezior, rzek i lasów. I to jest takim jakby powiedzmy sobie podstawową tą tematyką tej wystawy. Natomiast przy okazji jeszcze będą pokazane zdjęcia z mojej działalności tutaj w Miejskim Ośrodku Kultury. To znaczy tutaj, gdzie działał fotoklub Format, po prostu chciałem trochę pokazać i swoich prac i kolegów, którzy ze mną tutaj współpracowali. Także taka będzie jakby poglądowa wystawa mojej działalności w ogóle fotograficznej. Dla mnie fotografowanie to jest przyjemność i odkrywać, że tak powiem, na nowo świat, bo świat jest piękny, tylko tego piękna nie wszyscy dostrzegają. Oko fotografa zawsze jednak wszystko dostrzega, a szczególnie piękno, bo celem fotografii jest pokazanie piękna. To jest jedna z dziedzin sztuki i to piękno trzeba pokazać. A po prostu samo fotografowanie po prostu sprawia mi przyjemność, chociaż nieraz i też trudności, ale sama przyjemność i również jakby odkrywanie w sobie takiej duszy i szlachetności. Także takim jest moim celem pokazania piękna, które kontynuuję w formie fotografii. Wystawa ma być takim ukoronowaniem jubileuszu życia pana Henryka, który jest przez dziesiątki lat związany z Miejskim Ośrodkiem Kultury. W tej wystawie na pewno zobaczymy te piękne zdjęcia zarówno przyrody, Podlasia czy Białowieży, które uspokajają. Myślę, że po pandemii wszyscy potrzebujemy takiego spokoju wewnętrznego i w obrazach. Ale z drugiej strony pan Henryk to też postać o wielu talentach i pasjach. Pasji fotograficznej, numizmatycznej, o czym nie zawsze mówi, na pewno też tej pasji fotograficznej, no i huralistyka, bo z hurami tutaj jest związany z MOK-iem bardzo, bardzo długo. Pokazuje to spektrum ze względu na to, że dzisiaj bardzo mało mamy osób, które z wykształceniem technicznym potrafią w obszarze kultury odnaleźć się, mieć swoje pasje, realizować je przez dziesiątki lat, pokazywać ten moment kontaktu z ludźmi, z przyrodą, ze środowiskiem i zatrzymać w kadrze to, co ważne było dla tego miasta, dla społeczności i ludzi, między którymi się poruszał. Poza tym warto też wspomnieć, że przez wiele lat był też prezesem najpierw fotoklubu Format, a później przekształciło się to w Gnieźnieńskie Towarzystwo Fotograficzne, a wystawę, którą będziemy otwierać 14 czerwca do 6 lipca, będziemy mieli tutaj w Starym Ratuszu i zapraszam wszystkich i gnieźnian, i sympatyków, i rodzinę, i przyjaciół pana Henryka na to wydarzenie. Projekt jest partnerskim przedsięwzięciem Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna i Miejskiego Ośrodka Kultury w ramach realizacji projektu Rozczytana Koalicja. Został on dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przygotowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.